Siarczysty mróz nie był w stanie powstrzymać biegaczy, którzy tłumnie zjechali do Miłkowa, by wziąć udział w drugim biegu górskim. Trenuję normalnie w takich warunkach, to czemu nie pobiec w takich zawodach? Fajny sport, bardzo łatwy. Zakładasz buty, wychodzisz z domu i już. Każdy inny sport wymaga jednak albo umawiania się, albo bycia gdzieś na konkretną godzinę. A jak się ma dzieci, pracę, obowiązki domowe, to ciężko sobie tak to zorganizować wszystko. A można biegać o każdej godzinie. Nogi się najszybciej rozgrzewają, trzeba mieć nakrycie na głowę, wiadomo, żeby też nie schłodzić od razu organizmu. Wystartowało ponad 60 osób mimo 20-stopniowego mrozu. Jak przygotowana była trasa wyścigu? Wspaniale. Najciężej na zbiegach, bo ślisko, trochę buty jechały, ale sympatycznie pomagaliśmy sobie, podciągaliśmy się tam na podbiegach. Było rewelacyjnie. Ciężko było, ponieważ był śnieg i dużo było pod górę. Wzniesienia były, także ciężko było, ale malowniczo przede wszystkim i pod względem trasy pięknie. Ta radość na mecie wszystko rekompensuje. Warto biegać, bo to jest zdrowie, fajna atmosfera, spotykamy się we wspaniałym towarzystwie, także róbmy to jak najczęściej. Oprócz biegu głównego zorganizowano także zawody dla najmłodszych na dystansie 400 metrów i 1 kilometra. Ja na kilometr, siostra na 400 metrów, a tata na 10 kilometrów. Organizatorzy już zapowiedzieli wiosenną edycję imprezy i jeszcze bardziej wymagającą trasę.